przejechali już przez rampę, a więc rozpoczął się dla nich rajd, a w tej chwili wjeżdża trzecia załoga, Łukasz Kotarba, Tomasz Kotarba, Citroen C3. Witamy Was bardzo serdecznie. Wasz mentor Grzegorz, z którym dużo trenujecie, miał ciężki wypadek. To pokazuje, że te odcinki Radia Szewskiego to jest naprawdę zdradziecka rzecz. On, człowiek, który 24 raz tutaj startuje, miał tak ciężki wypadek. To oznacza, że te odcinki są naprawdę trudne? No, są nieprzewidywalne, więc tak jak widać, każdy może wypaść. Pogoda zapowiada się również zmienna, więc to dodaje jakiś pikanterii tego rajdu, więc warto obserwować wyniki właśnie rajdu rzeszowskiego. No może się tu nieźle namieszać. Jak się nastawiacie przed tym rajdem? Stawka jest międzynarodowa, całkiem sporo mocnych aut i mocnych kierowców, co widać już po wynikach odcinka testowego. No tak, no, wydaje nam się, że wszyscy pojadą bardzo szybko. Odcinki są znane, bardzo lubiane, szybkie, jest dużo szybkich cięć, także mi się wydaje, że każdy pojedzie no, na tyle, ile go stać, więc ja również pojadę szybko. Super, bardzo Wam tego życzymy. Łukasz Kotarba, Tomasz Kotarba, Citroen C3, a załogę wystartuje wiceprezydent Rzeszowa, pani Krystyna Stachowska. A już za chwilę na rampie pojawi się człowiek, który...
Mm-hmm.